Witam. Nagramy krótkie porównanie podnośników 50-tonowych, 55-tonowych ESCO. ESCO w ofercie ma w tej klasie trzy podnośniki. Po kolei pokażemy, jaka jest różnica między nimi. Zaczniemy od podnośnika 10308. Podnośnik o tonażu 55 ton, wyposażony w zawór przyłączeniowy, podstawę solidną, masywną i mocny uchwyt, mocną rączkę. Drugi odpowiednik to model 10312. Tutaj w tym ujęciu podstawa, w tym przypadku 25-tonowa, jest wyposażeniem opcjonalnym, dodatkowym. Można ją domówić do każdego podnośnika. Podnośnik, podobnie jak poprzednik, ma metalową rączkę. Układ zaworowy. I również solidną metalową podstawę. Podnośniki mają zbliżone parametry. Na naszej stronie zamieszczamy dokładną specyfikację, także można sprawdzić wysokość minimalną i maksymalną. Przejdziemy teraz do trzeciego podnośnika, który się różni jednym elementem. To jest również podnośnik klasy 50 ton. Podnośnik jest wyposażony w pierścień, dzięki któremu po podniesieniu pojazdu pierścień na gwincie do góry, wznosi się do góry, natomiast w ten sposób możemy spowodować skontrowanie siłownika, dzięki czemu cała konstrukcja będzie zabezpieczona przed jakimkolwiek opadnięciem. I to jest najważniejsza różnica pomiędzy tym podnośnikiem 10808 a ESCO 10312 i ESCO 10308. Podnośnik również może być doposażony w podstawy o tonażu 50 ton, 25 ton. Mamy różne modele w ofercie. Tu dodatkowo w zestawie jest uchwyt, dźwignia, która jest wykorzystywana do obracania pierścieniem blokującym. Zapraszamy na stronę internetową, aby przeczytać więcej informacji technicznych o podnośnikach ESCO. Dziękuję za uwagę.